Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Dwudziesty pierwszy sierpnia 2018 roku, piątek, godzina 20, nie uwierzycie, 01. Mamy piąteczek, jest nasza audycja, jest Kalafiorek z nami, jest i Grażynka. Chodź. A, Grażynka przyniosła piłeczkę. Jest z nami też Lesiu. Czołem. Wesołem. Jest, będzie z nami też Stomper, który będzie dzisiaj grał. Vibe, myślę, że bardzo chętnie by opowiedział o swojej urodzinowej imprezie, którą robi w domu. W domu. Każdy wie, gdzie jest dom. Ja myślę, że już tak się przyjęło w Łodzi, że w domu, to tak w sumie taka nazwa, w sumie chyba można mówić i w domu, i w domie. No tak, ale w sumie jak mówisz, że idziesz do domu, to mogą powstać pewne komplikacje, bo ktoś pomyśli, że idziesz po prostu do domu, a ty idziesz do domu. I te takie sytuacje powstają, bo ludzie myślą, że ty już rezygnujesz z imprezy. Imprezujesz na dobre. Nie wiem, czy widzicie, rozszerzyliśmy nasze tutaj to, co widzicie w kamerce. Chciałabym się pochwalić. Jest to mój obraz, jeden z moich obrazów. I chciałam właśnie tak patrzeć na niego, bo jest to jedna z ram, takich starszych, jak możecie zauważyć, które, Grażynko, zaraz dostaniesz jedzenie, spokojnie. Wieczorne jedzenie już czas, jak Grażyna zauważyła. I chciałam zauważyć, że jeżeli coś się rysuje, to warto włożyć to w ramę, bo wtedy rzeczywiście to wyraz jakiś prawdziwy ma. Lechu, czy ty, ja myślę, że ty chciałeś powiedzieć o jakiejś imprezie, na przykład takiej, którą jutro będziemy streamować. Majbasy robią imprezę i my mamy zaszczyt ją streamować. Jeszcze zobaczymy, powinien być zasięg i powinniśmy dać radę. Gdyby nie, w ostateczności tylko nagramy i potem wam puścimy, ale myślę, że spokojnie, podobno blisko jest nadajnik, także spokojnie powinniśmy dać radę i nagrać wam imprezę, która będzie, Majbasy robią, uwielbiam ich, są naprawdę super. Lubię, są pozytywnymi ludźmi. Kto tam będzie grał, Lechu? Gdzie to konkretnie będzie w ogóle? Słuchajcie, myślę, że jest bardzo fajna to jest opcja na jutrzejszy dzień. Jako jedna z wielu oczywiście w Łodzi, bo tych opcji trochę się nam namnożyło w Łodzi i w województwie, jeśli chodzi o dzień jutrzejszy. Impreza nazywa się Lobotomy Session. Jest organizowana w Alibi Grill Barze. To jest miejsce, nazywa się Smardzowice, jest to obok Tomaszowa Mazowieckiego. Myślę, że mieszkańcom Tomaszowa tej lokalizacji przedstawiać nie trzeba. Na pewno jest tam, myślę, że bardzo fajnie, bo jest to gdzieś z tego, co wiemy, przy jakimś barze, gdzieś w podwórku. Myślę, że miejscowa bardzo fajna. Nie możemy się w sumie doczekać, żeby pojechać tam jutro i zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało. Tak, jak najbardziej. Najbardziej będzie to jutro się zaczynało tam o 21:00. Niewątpliwie gwiazdą tej imprezy będzie nasz dobry kolega Radikal, który będzie tam sobie grał swoje super fajne.
Na zdrowie. Super dźwięki. Tutaj z takich ciekawostek również będą tam też, może nie jako ciekawostki, będą tam też, będzie tam też Grusom, będzie, czyli człowiek z Bełchatowa, który też był u nas na audycji, serdecznie go pozdrawiamy. Całym sercem. Tak, całym sercem pozdrawiamy Grusa. I będzie też ekipa MyBassów, czyli Snake Tuku, Jacku i Sz. Także pozdrawiamy chłopaków serdecznie. Też byli u nas kilka razy w tamtym roku. Też wydaje mi się. Będą dwie sceny. Jedna jeszcze Disco House i druga właśnie Drum and Bass. Także myślę, że będzie bardzo fajnie. Z tego, co tutaj czytam na wydarzeniu, przypominam, nazywa się ono Lobotomy Session. Będzie to imprezka nad zalewem. Także też jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało. Tak, mimo wszystko jest to na zewnątrz, z tego, co nasza wiedza jest. A mimo trochę już wiadomo, że pogoda jest różna wieczorami, więc ja stawiam, że nie powinniście, broń Boże, rezygnować z przybycia na tą imprezę, bo jeszcze macie okazję trochę plenerku, prawda, zażyć, a warto, bo dużo nam ich zostało w tym roku, a naprawdę w zimie będziecie po prostu plenerki. Więc warto po prostu się trochę cieplej ubrać, trochę butki cieplutkie, długie spodenki, no i na cebulkę, wiadomo, bluzeczka, bluzka i kurtka, bluza. I do samego rana jesteście w stanie, a poza tym Drum and Bass swoje ciepło dają, nie oszukujmy się. Tutaj zawsze niby wchodzisz na plenerek i myślisz, zimno, a jednak chwilę potańczysz i ta kurtka wcale nie jest potrzebna, tylko w bluzie się tańczy, a czasami w tym samym t-shirciku. I coś jeszcze chciałeś powiedzieć, Lesiu? No tak, no jeszcze jeśli chodzi o samą imprezę, no tak jak mówię, jest to właśnie pod Tomaszowem Mazowieckim, tak. I tutaj jak najbardziej serdecznie na nią zapraszamy. Tutaj jeszcze tak, no jeszcze jest kolejna sprawa w sumie, o której też chciałem powiedzieć, ponieważ jutro są także urodziny naszego dobrego kolegi Akiry w klubie Soda, tutaj dla, myślę, że to jest dla Łodzian, tutaj jest to bardzo, tak, też bardzo myślę, że fajna. Ja osobiście myślę, że będzie tyle ludzi, że się nie zmieszczą, że tak jak w tych chińskich metrach będzie osoba, która będzie po prostu dopychać do środka, tak? Ja myślę, że to będzie na takiej zasadzie urodzinki, naprawdę. Tak jest. Myślę, że to jest też bardzo fajna opcja. Myślę, że tutaj jest i jedna i druga jest opcja do odwiedzenia. Natomiast jeśli chodzi teraz więcej szczegółowo o imprezie Akiry, są to jego urodziny, chyba z tego co wiem to 18. Milionowe, a na pewno 18, pozdrawiamy Kubę. Z tego co widzę 15 zł będzie kosztował wjazd, później 20, ale cóż to jest w momencie, jeżeli to takie urodziny są. No jednak Akira trochę wiosen już liczy, warto przyjść i mu złożyć życzenia, nie zapomnijcie o prezentach. Myślę, że się ucieszę na pewno. A chociaż jeżeli będziecie pamiętać o tym, żeby złożyć mu życzenia, my składamy. W tym momencie nas nie będzie ze względu na to, że robimy stream. Gdybyśmy nie robili, to byśmy byli. Nie wiem, może myślisz, że Lechu wierszyk wypada powiedzieć teraz? Nie mówić wierszyka, jak no to tak myślisz, no dobrze, no to w takim razie nie będę mówiła wierszyka, chyba Lechu się trochę wstydzi, ale
Także wierszyk nie będzie powiedziany, będzie urodzinowy wierszyk powiedziany indywidualnie. A może jeszcze, cóż, czekamy na kogo? No niestety, no musimy chwilę poczekać, także gadu, gadu. A ja w ogóle zauważyłam, że te nasze wywiady nie do końca już się stały wywiadami, tylko są takimi rozmowami na temat tego, co masz ochotę powiedzieć właśnie. Także Lechu, cóż się u ciebie działo w tym tygodniu? Znaczy, słuchajcie, jeszcze zanim będzie porozmawiamy o tym, co się działo w tym Nie tygodniu, powiem. Powiem. Słuchajcie, bo jeszcze tak, a propos imprezy Akiry, to jeszcze powiem, kto tam, że tak powiem, występuje, bo tego tu nie zdążyłem powiedzieć. Impreza jest pod szyldem Drum and Bass Melody. Będzie tam Sonic Nation, czyli Akira i Infinity. Będzie neurodydaktyka, future drama, będzie to Mr. Floppy, czyli kolega nasz, którego poznaliśmy na Bass River ostatnio. A propos Bass River, jeszcze będziemy mówić dzisiaj, teraz, niedługo, za chwilę. Mr. Floppy, Sandry z Weekendersów, będzie Kasper, będzie Sinusoida ze Scream Music, pozdrawiamy Jureczka serdecznie. Będzie... Jest to świr. Pozdrawiamy serdecznie, naprawdę. Tak, pozdrawiam wszystkich świrów na świecie. Też jesteśmy świrami, także jak najbardziej jesteśmy świrami na świecie. Słuchajcie, będzie też Charlie Krusty z Triady, będą Oldtimersi, Derby, MTHZ, MC Kwadrat, MC Goofyman, będzie z Baseline Assassins, Subject. I będzie Epidemic. Pozdrawiamy cię, Marku, jak zawsze. Tak naprawdę chciałam powiedzieć, że wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo praktycznie wszyscy byli u nas, bardzo ich lubimy i naprawdę wszystkich osobiście pozdrawiamy. Tak, jak najbardziej pozdrawiamy wszystkich. Już powiedzieć to chyba za 4 razy. Lol. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobra. Słuchajcie, jeszcze będzie, oprócz sceny dramy bassowej, będzie jeszcze scena Breakbeat New School, firmowana przez Intensive Record w osobie Neftiego i Greg Sinkeya. Których też pozdrawiamy. Tak, oraz Coffee Break, czyli Yoda i MC Kwadrat, których... Pozdrawiamy. I nasz też kolega, czyli Freeway. O, którego bardzo serdecznie również pozdrawiamy. Tak. Także jest śmiesznie. Słuchajcie, także tutaj myślę, że weekend jest pełen wrażeń, który, że tak powiem, was i nas czeka, zarówno i w Tomaszowie, jak i w Łodzi. Teraz tak, jeszcze co tutaj takich, z takich rzeczy, które chcieliśmy powiedzieć, jeśli chodzi o Bass River. Mianowicie chciałem powiedzieć, że udało się po trudach obrobić stream z Bass River. Będzie to stream, który spróbuję umieścić, jeszcze mi się to nie udało, będzie trwał 24 godziny, więc będą to 24 godziny drum and bassów. Nie jestem pewien, czy YouTube udźwignie taką wielkość, także tutaj obserwujcie naszą stronę, będziemy starali się to umieścić i wam udostępnić, żebyście mogli obejrzeć, przejść z nami jeszcze raz te wszystkie rzeczy, które się tam działy. Bardzo Lechu jakby chciał to, a ktoś do ciebie dzwoni, może ktoś przyszedł, a ja powiem, że rzeczywiście chcieliśmy zrobić 24 godziny drum and bassu i mamy nadzieję, że właśnie dzięki Bass River uda nam się to. Będziemy próbowali i na Facebooku wrzucić, i na YouTube'a. Później będzie to pocięte na sety już godzinne, czyli osoby docelowe będzie można sobie po prostu usłyszeć te osoby, które były. Naprawdę była to impreza niesamowicie energetyczna. Dużo ludzi było. No, dla mnie naprawdę dużo ludzi było. Każdego dnia coraz więcej. Bardzo pozytywnych, dużo ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli, bo akurat byli i wiedzieli, że my też tam będziemy i przyszli nas odwiedzić. Także super mega pozytyw. Kto dzwonił?
A ksiądz na mszę już nie dzwoni. Widać, mamy w radiofonii. Zapraszam. Siemanko, Filipie. Zapraszam. Uważaj, usiadłeś na kulce. Uważaj, usiadłeś na kulce. Dlatego może było ci wygodniej, dlatego. Nie widziałem tej kulki. Czy widziałeś tą kulkę? Opowiedz jeszcze raz. Nie widziałem jej. Nie widział. Filip. Specjalnie to była, dokładnie. To była specjalnie podłożona kulka, którą chcieliśmy ci podłożyć. No. Wiedzieliśmy, że docenisz ją. Witamy cię. Powiedz, kim jesteś. Filip jestem, siema. I słyszałam, że obchodzisz jakieś urodziny. Nie urodziny, to 20-lecie imprezowania obchodzę. Po prostu 20 lat imprezuję i chciałbym to uczcić. W taki sposób. I w jaki sposób to czcisz? Poznałem imprezę zrobić, już od ponad roku. I gdzie? W domu będzie ta impreza? W pracach, ale jednak stanę ona w domu. No i bardzo dobrze. I kiedy ona będzie? No, za tydzień, w sobotę. Za tydzień. I co tam będzie się działo na niej? I co, jaki rodzaj muzyki będzie? No generalnie techno, różne odmiany techno będą. I kto będzie grał? Fetysz, Bombka, Stomper, Jabol i Lechur. No to cudownie, cudowni ludzie będą tam grali, czyli po prostu ci, którzy... poczekaj, 20 lat mówisz, że imprezujesz. No to opowiedz mi tą historię, czyli 20 lat temu... akurat przybyłeś, także może opowiesz nam... Kiedy byłeś na tej pierwszej imprezie? 20 lat temu byłem na pierwszej imprezie. Na Paradzie Wolności, potem na hali sportowej. Czyli pierwsza ta impreza była na Paradzie Wolności. Poczekaj, ale co cię wtedy zaciekawiło? Znaczy ja wcześniej takiej muzyki słuchałem już, tak? Ale pierwszy raz byłem na imprezie. A kto cię wtedy tam zaciągnął? A kolega z liceum. A możliwe, że też będzie... Też będzie na imprezie. A kto konkretnie? Fabianic kolega, Janusz Kościkiewicz. Fabianic kolega. No to miejmy nadzieję, że on też będzie. To jest Graszyny Piłka. Nie, to nie... Znaczy, wiesz, no, Graszyna ma kilka piłek, więc jeżeli bardzo ci się spodoba, to możemy ci ją odsąpić. Nie ma problemu. A potem w jakich muzykach, tak, że tak powiem, lubujesz się najbardziej? W techno? Techno? Nie, w różnych. W różnych, ale na jakie imprezy chodź? Kogo? No bo, kurde, ustalmy. Ustalmy, jesteś osobą, która chodzi po imprezach w Łodzi przede wszystkim. House, na wszystko lubię. Każdy rodzaj elektroniki w zasadzie. Niektóre mniej, niektóre bardziej, ale słucham wszystkiego. Jak na jakieś plenerki jeździłeś? No pewnie, że tak. Jakie? No byłem na Pomroteku teraz w tym roku. Byłeś i opowiadaj. Nie, no zajebiste mam imprezę. No najlepszy plener w Polsce jak na tę chwilę. A w tamtym roku, w tym roku byłeś tylko na jednym plenerku? Myślę. Nie wiem, może chyba, że tak, ale nie jestem pewien. A w tamtym roku byłeś też na jakichś plenerkach? No to wychodzi, że w tym roku byłeś na techno plenerku, czyli free techno, a w tamtym roku? No wiadomo, że na pewno na EUDT-ki chodzisz, no bo to nie ma opcji, żebyś nie poszedł, to obowiązkowo jest. My również na EUDT-ki przychodzimy. Lechu, usiądź z nami, porozmawiaj. Przepraszam, Grażynko, opowiadaj. Filip, ja to w ogóle mam pytanie. Powiedz mi, jak to było tak w ogóle, bo ty coś tam grałeś kiedyś tam jakieś było. Czekaj, poczekaj, opowiedz nam, jak to było, kiedy to było w ogóle. To było 12 lat temu, 2006 rok. Ale grałeś co? Czyżby grał z winyli? Nie, z kompaktów, z CD-ków grałem. Z CD-ków grałeś i jak to? Opowiedz nam tą historię koniecznie.
no jak historia, no. Ja się mam zamiar wrócić do tego tematu, ale to się biorę za to już od paru lat, także. Ale kiedyś na pewno mi się uda. No, no kurde, raczej. I co będziesz wtedy grał? Szans. A, czyli niemiecką imprezę. No nie, że niemiecką. No, no w każdym razie dlatego, przede wszystkim dlatego, że w Łodzi nikt tego nie gra. To jest prawda. Nawet ostatnio, jak byliśmy teraz na plenerze. Z wyjątkiem właśnie Jebola. Dlatego Jebola właśnie wziąłem, bo słyszałem jego seta właśnie w tym stylu. Tak. Co on będzie grał? No, szans hard techno. Naprawdę? Muszę przyznać, przepraszam, trochę cię podekscytowałam, bo muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Jabola, to jest człowiek orkiestra. Tak, mówił, że nigdy nie grał właśnie tego na imprezie jeszcze. Tylko w domu. I ty usłyszałeś to... Na YouTubie sobie takie przypadkiem znalazłem. Zna, on udostępnił to? Tak. No. No to nieźle. Czyli mówisz, że ty go znalazłeś, że on to zagrał i teraz stwierdziłeś, że on musi to zagrać na imprezie. Dokładnie. O kurde, no to nieźle. To jestem ciekawa, bo teraz jak byliśmy właśnie na free techno, to rozmawiałam z jednym chłopakiem, którego pozdrawiam, właśnie mówił, że też jego znajomy gra ten rodzaj muzyki. Ja mówię, kurde, no to musi się z nami skontaktować, bo u nas w radio jeszcze nikt nie grał, a ty mówisz, że Jabol to gra. No nie, no proszę cię. I jak sobie wymyślić? Potem też ma parę płytek. Tak mówi. Winylowych? Nie wiem, jaki mówi, że ma trochę numerów w tym. A on może mieć też CD-ki. Lechu, czy moglibyśmy zacząć na przykład, nie wiem, smażyć jakieś dekle, czy chcesz jeszcze o czymś porozmawiać? Ja myślę, że nie ma o czym rozmawiać. O dupie Maryni. Myślę, że o dupie Maryni możemy też porozmawiać. Jest to jakiś tam... Ciekawy też temat? No, zawsze się znajdzie jakiś temat. Powiedz proszę, co myślisz na temat sztuki w Łodzi? Sztuki w Łodzi? Nie, myślę, pod tym względem Łodzi jest, no, nie ma się czego wstydzić. Raczej tak. Znaczy, jeżeli mówimy o takich muralach, prawda? Ja ogólnie mówię, kulturalnie jest Łódź rozwinięta w porównaniu z innymi miastami. No. Murale są bardzo ciekawe. Ale jeżeli masz kontakt, na przykład ty coś rysujesz, coś więcej robisz, co ty robisz na co dzień? Jesteś takim szaraczkiem, który po prostu chodzi sobie na imprezę, 20 lat przeszło. I to jest niesamowite, że też takie osoby mogą zrobić imprezę 20-lecia. Kto by pomyślał? Może jeszcze to się pali. I jeszcze znajdź taką osobę, która ci 20 lat chodzi na imprezy. Lechu, ile chodzisz na imprezę? Ja chodzę od 99, czyli... czekaj, no to będzie ile? Za rok będę miał rocznicę, 20 lat. O kurczę, no tak, rzeczywiście. No, czyli widzisz, czyli Lechu jeszcze nie ma czego świętować, a ty po prostu masz. A gdzie była, poczekaj, gdzie była twoja pierwsza impreza? W hali sportowej. A, no tak, ale to, poczekaj, bo to były te parady, ale to nie było, bo ja byłam, pamiętam, na ostatniej paradzie, która się zrobiła, ale nie pamiętam, w którym to było roku. Ty pewnie którąś z pierwszych byłeś. Chyba. Ja byłem na drugie, bo na pierwsze, to była druga w 98. I potem jeszcze ile było? Chyba w 2002 jeszcze była, mi się wydaje. Aha, no to pewnie wtedy ja na niej byłam. Pamiętam, że to trochę nielegalnie, jeżeli mogę to powiedzieć, no, bycie w Łodzi w tym wieku, no, moja mama się trochę nie zgadzała na to, na szczęście jakoś, no, chcąc, nie chcąc, kocham cię, mamo, bardzo, bardzo chciałam tam być, więc jakoś udało mi się tam pojechać. Powiedziałem, że idę na taki festiwal. No, ale ty mieszkałeś w Łodzi, więc było cię...
Pod Noskiem. Znaczy, ja przed tym mieszkałem u babci Pamienica, bo ja użyłem. A, w Pabianicach mieszkałeś i do Łodzi się wyrwałeś. No tak. Powiedziałem mamy, że na taki festiwal idei. Przekazałem, bo tam wszystko. Przez kogoś. Właśnie, bo nie było telefonu. No, przekazała, że idę na taki festiwal. No. No to też ciekawe, że przekazałeś przez kogoś, że będziesz na takim festiwalu. No to może rzeczywiście trochę łatwiej było, nie? Dobra, Lechu, może zagraj coś. Ja uważam, że powinieneś trochę posmażyć dekielków, bo masz na pewno coś do zaprezentowania. Co myślisz o tym? Jak najbardziej. Słuchajcie, myślę, że taką rzeczą, którą na pewno chciał zaprezentować, będzie drugi winyl wydany przez label warszawski Skłotowy Pleśń. Pozdrawiamy tutaj Felka, który, że tak powiem, jest tutaj głównym zawiadowcą tego tematu. I chłopaki po prostu po sukcesie poprzedniej w tamtym roku bodajże wydanej epki Pleśń, label się nazywa Pleśń, tak jak mówię, dość taka, myślę, że nazwa dość ciekawa. Płytka odniosła duży sukces i w ogóle zajebista robota chłopaków. Teraz jest przyszedł czas na drugą płytkę z labelu Pleś, która dopiero co świeżo została wydana. Będę chciał ją, generalnie chcę zagrać drum and bassy, ale tą jedną płytkę chciałem kawałek wam puścić, jeden utwór. Jest tam m.in. Lechu, Korozja, jeszcze parę innych osób bierze udział biorą udział w wydaniu tej płyty i swoje numery tam umieściło. Także serdecznie zapraszam do odsłuchania. Jest tam, no, generalnie numery są przekozackie. Właśnie jeden z nich chciałem wam zaprezentować. Także jedziemy i w międzyczasie będziemy przechodzić na serwis Twitcha. Na Twitchu będziemy dalej puszczać audycję, także na razie będzie tylko ten jeden numer puszczony, a potem przechodzimy na Twitcha. Dobra, to wszystko, no to jedziemy. Thank you.
przechodzimy na Twitcha powoli za chwilę, także klikamy na link ten Broken Minds Twitch, co jest w opisie. Można sobie już odpalić, także zaraz będziemy tam przechodzić.
5 4 3 2
You're only supposed to blow the bloody doors off.
You would rather have a sentence of justice, a dream or some substance, a beam or a necklace.
Reader was near the one.